Czy masz tak w swoim życiu, że cały czas odkładasz rzeczy na później? Czyli odkładasz zarówno te małe, jak umycie naczyń i umycie twojego samochodu, czy zadzwonienie do jakiejś osoby, z którą dawno, dawno nie rozmawiałeś, czy nie rozmawiałaś, i również te wielkie rzeczy, czyli wymarzone wakacje, zmianę pracy, zmianę związku, decyzję, którą chcesz podjąć. Jeśli masz tak cały czas, że odkładasz właśnie te rzeczy na później, masz problem z lenistwem, cały czas próbujesz znaleźć odpowiedni moment i właściwą chwilę, która nigdy nie nadchodzi, ten film jest właśnie dla ciebie. Dzisiaj chcę ci opowiedzieć o pewnej filozofii, która została zawarta w książce Briana Tracy'ego Zjedz tą żabę. Jak to się wszystko zaczęło? W tej książce on przedstawił historię, bodajże przytoczoną pierwszy raz przez Marka Twaina, że jeśli masz do zjedzenia jakąś wielką, ohydną żabę każdego dnia o poranku i musisz to zrobić danego dnia, to lepiej zjeść ją rano i zrobić to jako pierwszą rzecz i mieć później spokojny dzień, niż później czekać i cały dzień zastanawiać się nad tym, czy jak ona będzie smakować, jak ona będzie wyglądać, czy będzie się ruszać w twoich ustach, kiedy będziesz ją jeść. Więc nawet najbardziej nieprzyjemne rzeczy powinieneś wykonać, czy powinnaś wykonać samego rana, albo w momencie, kiedy one przychodzą i kiedy trzeba je zrobić. I właśnie na tym polega cała ta filozofia i zaraz ci wytłumaczę, dam ci kilka porad, które sprawią, że faktycznie przestaniesz skutecznie przekładać rzeczy na później, na jutro, przestaniesz cierpieć na ten jutryzm, który tak gnębi większość ludzi i dlatego czasem przekładają swoje marzenia tak naprawdę na świętego nigdy i tak naprawdę nigdy w życiu nie spełniają tych marzeń i przypominają sobie dopiero o nich na łożu śmierci. Nie wiem, czy wiesz, już mówiłem to w kilku filmach, że najczęstszą rzeczą, której ludzie żałują, będąc w hospicjach, będąc już w miejscach, w których na przykład czeka już ich tylko śmierć, już mają wyroki śmierci przez lekarza, mają jakieś raka czy coś takiego i zapytano ich zaraz przed śmiercią, jaka jest rzecz, której najbardziej żałujesz? I najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było właśnie to, że przełożyłam swoje marzenia na później. I nigdy nie nastąpił odpowiedni moment tak naprawdę, żeby je spełnić. Więc dzisiaj chcę podać ci kilka rad, że przestaniesz wreszcie przekładać na później swoje życie. Pierwszą rzeczą, którą chcę ci wyjaśnić, jest to, że twój umysł niesamowicie łatwo uzależnia się od różnych substancji, które sam produkuje. I są to substancje zarówno te złe, jak i dobre. I nie wiem, czy wiesz, ale człowiek może uzależnić się od stresu, uzależnić się od właśnie tej sytuacji stresowej. Dlatego ludzie, którzy osiągnęli bardzo duże, spektakularne sukcesy i już te sukcesy przyszły im wielką, ciężką pracą, pełni stresów, później na przykład uciekają się do sportów ekstremalnych, szukają dalej emocji w życiu, ponieważ nie potrafią bez tego żyć. Więc zarówno twój umysł uzależnia się od tych złych właśnie różnych substancji, hormonów, jak również od tych dobrych. I tutaj, jeśli ty cały czas coś odkładasz na później, to uzależniasz się później od tego i staje się to twoim nawykiem. Nawykiem, którego potrzebujesz właśnie to, żeby żeby nie robić pewnych rzeczy, żeby cały czas mieć nawarstwionych tych rzeczy 24 tysiące w swoim życiu i nigdy sobie z nimi tak naprawdę nie radzić. Natomiast równie dobrze twój umysł uzależnia się właśnie od pozytywnych rzeczy, czyli od tego uczucia, które dostajesz, kiedy zrobisz jakąś rzecz. Co się dzieje, kiedy zrobisz jakąś rzecz, którą dawno odkładasz? Nagle przychodzi ulga, przychodzi niesamowita nagroda od twojej głowy w postaci endorfin i te endorfiny sprawiają, że twój umysł uzależnia się znowu od uczucia zrobionej jakiejś rzeczy. Więc co możesz zrobić, żeby właśnie uzależnić swój umysł od dobrych działań, nie od złych? Pierwszą rzeczą, którą chcę, żebyś sobie uświadomił czy uświadomiła, to jest to, że właśnie wszystko zaczyna się od małych zmian, że tak naprawdę zmiany w życiu, które później są spektakularne, zaczynają się od jakichś małych kroków, więc dzisiaj chcę, żebyś natychmiast po obejrzeniu tego filmu wykonał czy wykonała jedną małą czynność, którą od dawna odkładasz i później zapisał czy zapisała właśnie co to była za czynność i co udało ci się osiągnąć w komentarzu pod tym filmem. Dlaczego? Ponieważ jeśli klikniesz łapkę w górę albo napiszesz komentarz, sprawisz, że więcej osób będzie miało szansę zobaczyć to wideo i jeśli stwierdziłeś czy stwierdziłaś, że te informacje, które jeszcze za chwilę ci podam, są wartościowe, to możesz poświęcić 2 sekundy czasu, żeby albo kliknąć łapkę w górę, napisać krótki komentarz, sprawić naprawdę, że więcej osób będzie mogło oglądać te filmy i do nich dotrzeć, a ja nie będę musiał uciekać tyle przed falami. Natomiast wracając dalej do tematu. Jeśli ty nauczysz się, żeby wykonywać właśnie drobne czynności, to twój umysł zadziała w tym momencie jak pewien mięsień. Mięsień, który wiadomo, jak zaczynasz przechodzić na siłownię czy na jakiś trening, jest bardzo ciężko. Jeśli masz zacząć biegać, to minuta biegu zajmuje ci bardzo dużo czasu. I nie dużo czasu, tylko dużo wysiłku.
Tak samo jest właśnie z pewnymi zmianami w twoim mózgu i z drobną zmianą chemii. Zaczynasz od czegoś małego, czyli zacznij się od jakiejś małej rzeczy, drobnej rzeczy, którą wykonasz natychmiast, nawet jeśli dawno już ją odkładasz, czyli telefon do jakiegoś przyjaciela, jakiś telefon związany z twoją pracą czy z twoim biznesem i powiedzenie nawet o sobie, której dawno tego nie mówiłeś czy nie mówiłaś, że ją kochasz, sprawi już, że automatycznie zobaczysz, jak się poczujesz po zrobieniu tego, że wydzielą się właśnie te endorfiny. Zauważysz to po sobie, że zejdzie ci taka ulga, poczujesz się świetnie zrelaksowany, jak lekko na haju własnym, który twój umysł wytworzył w tobie. Spróbuj ją wykonać i napisz komentarz właśnie pod tym wideo i napisz, jak to zadziałało dla ciebie. Czy udało ci się już właśnie poczuć tą różnicę w chemii swojego mózgu i w tym, jak on ciebie nagrodził za to, a te nagrody, tak jak mówię, są silnie uzależniające. Więc naturalnie możesz wytworzyć w sobie narkotyk, który będzie prowadził cię do sukcesu. Więc ja już na dzisiaj się z tobą żegnam. Tak jak mówię, bardzo cię proszę o 2 sekundy czasu, kliknij łapkę w górę plus napisz komentarz. Bardzo nam tym pomożesz i docenisz to również, że jaką pracę my tutaj wkładamy, żeby przekazywać tą wiedzę. Bardzo ci dziękuję, żegnam się na dzisiaj z tobą i przypominam ci jeszcze, że w najbliższą niedzielę o godzinie 17 poprowadzę bezpłatną konferencję właśnie na temat odkładania spraw na później, także będzie tam mnóstwo cennych informacji. Zapisz się klikając link przed tym albo nad tym, albo pod tym wideo. Więc ja się z tobą żegnam, trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień, cześć! Cześć, witam cię, pozdrawiam cię i Tajlandii. Czy wyobrażasz sobie życie, w którym każdego dnia wykonujesz swój własny plan? Życie bez stresu albo odkładania spraw na później? Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak żyć właśnie takim życiem, kliknij link nad tym wideo, aby zapisać się na bezpłatną konferencję, którą poprowadzę w najbliższą niedzielę o godzinie 17.